Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Nawrócony po wielu latach odejścia od wiary, Leopold Staff tak w swoim czasie pisał o Bogu: uciekałem przed Tobą. Chciałem oszukać, omylić Ciebie. Lecz kolana co dnia zostawiały ślady na niej. A jak dopowie święty Augustyn, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ten święty, który młodość miał bardzo moralnie upadło, a jego matka Monika, święta Monika, modliła się za niego. Wytrwale, cierpliwie. I długo, bo prawie 19 lat, skutecznie. Potem powie święty Augustyn: przez całe swoje życie szedłem z grzechu w grzech, ale za mną szedł miłosierny Jezus. Bóg nie potępia człowieka, bo go stworzył na swój obraz, aby był obrazem Bożej miłości, a czasem człowiek jest boską obrazą. Aby był transparentem miłości. I pragnie Bóg, abyśmy też my dla siebie nigdy nie byli surowymi sędziami z kodeksem w ręku. Abyśmy nie przykładali linijki swojej niewinności i odmierzali cudze grzechy, szafując czasem przepowiedniami swoimi: człowieku, jak ty żyjesz, ty się czysto pamiętasz, ty z piekła nie wyjdziesz i tak dalej. Mamy być dla siebie lekarzami, ludźmi miłosiernymi, a sąd, sprawiedliwość zostawmy Panu Bogu. Jedni idą do Boga drogą prostą, na przełom, a drudzy może w naszych domach, rodzinach coś się zacięło u kogoś. Tkwi w obojętności, najdelikatniej mówiąc, względem Boga. Drudzy kluczą, błądzą, może potrzebują okrężne drogi. Los naszej przyjaźni z Panem Bogiem nie
to niechlubne wczoraj. Bóg wybaczy, zapomni, niczego nie będzie pamiętał. Bóg ma więcej siły miłosierdzia, niż człowiek siły do grzechu. Ale potrzeba tego najmniejszego ludzkiego wkładu. Odrobinę dobrej woli, tej woli poddanej woli Bożej, gdzie będzie taka zgoda. Pan Bóg zawsze człowiekowi rękę poda. Lekko ręką przekreśla to, co było, bo patrzy na człowieka przez jego małość, skruchę, żal. Ludzką sprawą jest tutość. Natomiast szatańską, diabelską sprawą jest trwać grzech. Ile Wy, Boże, jest świadomości Boże zła, tyle jest ciężkości. Grzech jest chorobą duszy. Jeżeli czujemy się zdrowi czy zdrowsi, spróbujmy pomóc tym chorym na duszy. Człowiek, który lepiej widzi, no niech spróbuje podać rękę temu, który błądzi gdzieś w ciemności zła. Nie jest to zastosowanie ewangeliczne. Większa będzie radość w niebie z jednego nawróconego niż z 99 sprawiedliwych, którzy tego nawrócenia nie potrzebują. Możemy kiedyś przeżyć niemiłe rozczarowanie i wielkie zaskoczenie, zdziwienie, że tam Pana Boga w tych pierwszych szeregach nie ma tych, co do których mieliśmy pewność. Są tam gdzieś dalej, a w pierwszych szeregach ci, którzy za życia wielkiego uznania w naszych oczach nie znajdowali. Pan Bóg inaczej patrzy na człowieka, czy niż człowieka drugiego. Weźmy takie trzy obrazki rana wspomniane. Ktoś był uwikłany na kopie. Próbował zwyciężyć. Leczył się. Wrócił inny, ale na krótko wpadka. Drugie podejście. Też nie udane. Trzecie. To był jego człowiek. Znam go 20 lat. Nie sięgnie po alkohol. Tymczasem ktoś próbuje zaproponować. No nie znają go z tej strony. On mówi swoje, wypiłem, dorosły, pięknie, szczęśliwy, bez alkoholu. Ale kiedyś koło jego domu przychodził jakiś nieznajomy i zapytał jego sąsiada o mnie. Kto to jest tam na polu? A ten? Ci powiedział, to stary pijąc, fajnik dawał, gazował najcięższe armaty, jakże krzywdzącej etykietki na człowieka, który wykorzystował swoje życie. Drugi obrazek też z mojej parafii. W dawnych czasach PRL-u, MR-bowie, że tak powiem, pracował z koleżkami pod fazmi, PRL-u słową kanał. W ramach tej przyjaźni polsko-lerdowskiej. No już ja 25 lat jestem w parafii. Idealny człowiek każdego z nas tej strony dobrej. Kiedyś tam dowiedziałem się, jak tam będzie wszystkich. I teraz ta żona mówi, to że święto Szymona, jak ja się cieszę, zmienia imię, że Romek będzie pracował. Bo ostatnio pracy nie miał, zresztą my wiemy, znamy ten problem.
Dzieci potrzebują wsparcia finansowego, budżetu, portfelu cieniutki. Jak ja się cieszę, że w jakiejś tam firmie miał zacząć pracę, nie zaczął, bo ktoś usłużył w cudzysłowie, proszę, donoszę do tego szefa. Nie powiedział to przeszłość, nie wiadomo kto, że to kryminalista, że to złodziej. No najcięższy działa do złego kalibru. Oczywiście pracę nie ma. I to jest taki zjawisko, że Bóg inaczej patrzy na człowiek, na człowieka. Samotna dziewczyna, która urodzi dziecko, tu i tam czasem jest nazywana palcem, wytykana. Nie pani, jak można się go spodziewać. Latała, to się doigrała, a tak dalej, tym podobnie. Będzie kamienowana srogimi, złymi spojrzeniami przez te osoby, które mówiąc najdelikatniej, może powiedzieć w swoim życiu, cichaczem uwolniły się od macierzyństwa. A u Boga wszystko tajne, jawne będzie. I sądźcie na to, abyście nie byli sądzeni. Nie potrącajcie, abyście nie byli potrącani. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Bądźcie nieśmiernymi, jak Bóg wasz jest. Dzień generalnego sprzątania serca, porządkowania przedświątecznego, w sumie jak powiedziałem, dla dzieci, kąpiel duszy, wielki Boży Chrystus. Samo podejście do konfesjonalu już w jakimś stopniu jest wyznaniem wiary. A Jezus, kiedy chodzi po świecie, czyni cuda dla potomca nauki. Idź, twoja wiara cię zrobi. Nie ta wiara słabnie, nie chwieje się, że człowiek nie je. To na jutrzejsze zaproszenie nic nie będzie zrobił. Ktoś powie, jeszcze czas, bo jestem daleko, jeszcze zdążę, jeszcze do teraz. Nie pora, daj ten spokój, ja wiem co robię, a my będziemy może bardziej się bombardować, a ta wiara jest postawcza tego kogoś, to wtedy to powie, bo tak usłyszałem, czyli ktoś powiedział, że to jest sędzia. A to ja tak będę księdzu do ucha mówił. Relacja synowa czy świowa, przypadkiem na klasie.
czy to ci pomóc, albo zastąpić. Ale tak jak oko, tamto. No jest takich sytuacji wiele. Dzieci wielokrotnie, kiedy mama zamykała, no może tutaj pomagać i dzieci. A my ma potrzeby tam gdzieś do sklepu po coś jeszcze kupić. Ale się tu nauczył. Najlepszy lekarz nie pomoże pacjentowi, który się nie chce poprawić zdrowia, zastosować doradcy, wskazówek. Dzieci, najlepszy nauczyciel nie nauczy. Ucznia, który nie chce. Dlatego nie ma radości wewnętrznej. No, taki obrazek. Wyobraźmy sobie, jesteśmy zapisani do lekarza. Przychodzą, kolega Buda, wywołują po nazwisku, albo następcy to tam polecę, proszę. Chodzimy, próbujemy, jak się słucha. A tutaj nie domagam, a tam nie boli, albo noga, a ręka boli, kiedy, jak zginam, to proszę nie zginać, następny proszę. Ale kochani, poważnie. Lekarz wysłucha. I on potem już sam stawia, co ważne, od czego trzeba zacząć terapię. Posłuchanie, no serduszko ma różnie pracuje. To ciśnienie, pani skaczące, też nie cieszy. I od czegoś trzeba to leczenie najważniejszego zacząć. I wierzymy fachowej profesji lekarza, nawet gdyby on nas przyjmował i nie był najzdrowszy, bo też ten kafel się wstrzymał, delikatnie nie zarażuje. Dlatego jeżeli podchodzimy do konfesjonalu, przygotowujemy się do spowiedzi, musimy pomyśleć, co najbardziej boli moją duszę. Gdybym ja tak zapytał was, siostro i bracie, z czego chciałabyś się jutro po spowiedzi świętej poprawić? Tylko bym nie chciał usłyszeć wszystkiego. Bo to znaczy, że się nie poprawimy z niczego, nie jesteśmy w stanie. Jeżeli na pierwszym miejscu stawiamy jakiś grzech, który się często powtarza, z którym się jakoś nie mogę uporać od X spowiedzi, który jest przyczyną, źródłem innych moich grzechów, i ja spróbuję po tej spowiedzi świętej, no żałuję za wszystko, ale jakoś ten grzech do następnej spowiedzi wyeliminować, podjąć tą terapię na jakiś czas. Mam tą świadomość, że chcę wykorzenić, wyrzucić się. Uda się, chwała Bogu. Nie uda się, dalej nad tym pracujemy. Kolejnej recepty duchowego wsparcia w konfesjonale szukamy. Uda się, bierzemy się za obudkę innej słabości grzechowej. I wtedy ta spowiedź będzie dawała satysfakcję, że chcemy być silniejsi, mocniejsi na duchu. Do spowiedzi świętej zatem należy się dobrze też przygotować. Niech nie zabraknie wieczornej godzinie dzisiaj najkrótszej modlitwy przed krzyżem. Tą dobrą spowiedź świętą. Najjutrzejszy dzień dla każdego z nas, każdego w rodzinie. Czasem jest dobrze jeszcze ten rachunek sumienia, aby był głośno przeczytany z książeczki, nam pomoże, może dziecko to uczyni, prawda, pokaże, jak język polski opanował się. No właśnie, to nic, że tam tato jest zainteresowany wynikami meczów, siatkówki, widzę niższym czy niższym. Że mama zawsze wyżyruje na zbywaku, tylko babka nie wiem, co tak wydaje. Ale zawsze gdzieś tam doleci, do uszu, do serca dotknie, do sumienia. Proszę wyjść naprzeciw przekroczeniu, nie patrzeć to więcej za wielu, to pierwsze powiedzieć. Wrogość ustępuje, kiedy jedna ze stron się wyrzeknie, jak tu już. Wczoraj, czy przedwczoraj, podkreślamy. Niech te sople złości tylko w nas, we stoku,
Ten zelki zmiewaj, skłóceń, czasem niepotrzebnie w emocjach wypowiedzianego, szorstkiego słowa. I to wszystko się jakoś tak porozwiązuje. I na Panie kiedyś żali się na swojego męża. To księdze, jakie niedobre, co się z nim stało, nie wytrzyma. Jak ma to zostawię? No, ja próbuję to zastanować na jej złość. Nie da rady, uparta, w końcu nie jest. Ja mówię, tak to daje radę. Niech Pani zakryje język, przymknie nieraz oko, przysłoni ucho i wszystkim, co złe ze strony męża. I spróbować odrobinę być lepszą żoną, pomimo jaki on jest. I po miesiącu proszę przyjść do rozmowy. Po miesiącu przychodzi i mówi, że księga poprawił się. Prawie wszystko, co widzimy u Boga, to też zauważymy u siebie. Trzeba wspólnie, razem szukać tego powodu. Ale księga, że ten sąsiad nie dobry. A sąsiadka, jaka dopuściła, nie do wytrzymania. Ja miałem może wspomnieć, no nie bardzo, ale no. Wszystkich masz dookoła sąsiadów niedobrych? No nie, tam takie małżeństwo może jest. No, bardzo to sympatyczne, miłe, miłe, takie mają fajne, takie pan farmacki, na policji jeszcze, sąsiadki, a wszystkich sąsiadów, żeby się opamiętała, żeby zrozumiała te swoje poniżenia, żeby przestała wszystkim dokuczać. I ją to nawet wykluczam z mojego zbiorowego. Wszystkim zbiorowego. Kochani, powiem tak, jeżeli ktoś nie potrafi tak do końca wyznaczyć, to coś trudno powiedzieć o życiu tego najgorszego. To przynajmniej ktoś usiłuje zapomnieć to, co czyni bez zęby dla niego, aby sobie tym samym odpłacać. Albo rzucić prawo zemsty, samego rewanżu. Bo zło zwalczane złem nigdy dobra nie robi. Powiem jeszcze więcej. Nie wierzyć w Boga. To bardzo smutne. Ale wierzyć w Boga i komuś świadomie wyrządzać krzywdę, to straszne. Kochani, nie wiemy, jak potoczą się nasze losy ostatniego drgnienia woli w obliczu odwołania przez Boga, przez Boga na wieczność. Niewiele kiedy usłyszymy dość. Powiem tak. Ci, którzy się chcą spowiadać, to szukają sposobu. Może ranna będzie pasowała rodzina, może popołudniowa, a może być tam. I to mogę położyć, kiedy dzieci się będą spowiadali. Znajdą sposób. A kto się nie chce spowiadać, szuka powrotu. Zacząłem od Leopolda Staffa, który się nawrócił, a zakończę Julianem Tuwimem. Julian Tuwim, to może nie wszyscy wiedzą, to z teraz tu mówię, żył w wielkim buncie przeciwko Panu Bogu. Do tego stopnia, że ośmielił się kiedyś opowiedzieć, jeżeli ktoś pomoże śmierci, chciałby na grobie moim zapalić światełko życia wiecznego, to lepiej by zmuchnie dla oszczędności. Ale ten sam Julian Tuwim napisał piękny, przepiękny wiersz treści, do którego została skomponowana melodia. I to nie pieśń, nie piosenka religijna, bardzo często jest śpiewana przez młodzież, żydów na okazach, a niejednokrotnie może tak i na kościele. Przytoczę teraz słowa
nie zdajemy sobie sprawy, że on jest właśnie autorem tego wiersza. Może to jest pole, by zaśpiewano, ale chcecie zaśpiewać. Chcecie tylko powiedzieć, jak chcecie. Pan powiedział, że wiersz czy zaśpiewa. Julianie, tu mówił, jaki błąd popełniłeś, przymknij, a jeszcze zdążę, jeszcze mam czas, jeszcze nie teraz, kolano pęknie, serce pęknie, a Bóg, Bóg powiedział, wystarczy. W obliczu jutrzejszego dnia pomyśl i przekonajmy wszystkich naszych domowników, którzy podobną postawę zajmują, odkładając, przekładając, mówiąc nie, ale jeszcze nie teraz. I to razem będzie mi trochę najbardziej ocieplone przez tę pomoc, którą tutaj Chrystus zamieszka w nas. Kiedy też umocnimy się błogosławieństwem apostolskim, Ojciec Święty użycza swojego błogosławieństwa na zakończenie rekolekcji, rekolekcjonistom, misjonarzom na zakończenie misji. To błogosławię wam, was krzyżem, który mi towarzyszy od 31 lat. Mam już swój czas. Pierwsze rekolekcje w życiu poprowadziłem w Wałbrzychu, zaczynając w niedzielę 13 grudnia 1981 roku. I nieprzerwanie z tym krzyżem, niemalże w całej Polsce głoszącej kolekcje, na koniec błogosławie. Ale w obliczu jeszcze, kochani, przynajmniej teraz, już nie jutro, z tej rocznicy stanu wojennego, tej troski o ojczyznę, kiedy takie jest łatwe przyzwolenie, tu atak na krzyż, wojna, wyrzucić, usunąć krzyż. Tam ktoś drze Biblię, pali Biblię. Nie ma żadnych sankcji. Teraz atak na jasną górę, wszystkie światła pogasły w ojczyźnie, na przestrzeni dziejów naszego narodu świeciło się światełko. Jasne góry. Każdego Polaka, nie tylko wierzącego, jasna góra jest wielka. Pamiętam, kochani, nie wiem,
czuję, że zakodował się w mojej pamięci. Ten wiersz wypowiedziałem, to jest wiersz Adama Mickiewicza, 13 grudnia, niedzielę stanu wojennego. Podzielę się z wami. Zbrojnej nie trzeba było policji żadnej. Kiedy wiara kwitła, szanowano prawa, była wolność z porządkiem i z dostatkiem słowa. Lecz jeśli tylko miecz bezpieczeństwa szczerze, żeby w tym kraju była wolność, nie wierzę. Niech to słowa wierzę, aby w tych intencjach jutrzejszego dnia zyskiwania odpustów pomodlić się za wszystkich, którzy atakują ludzi wiary, bo trzeba powiedzieć, którzy są tymi siepaczami herodowymi na różny sposób, żeby tylko tego Boga nie było w naszym życiu. Maryjo, prowadź nas do Jezusa. Przez Maryję i zbawienia idźmy do tego Jezusa zawsze, do końca naszych dni. Z Jezusem w sercu ten znak na wyższym krzyża. Za Jezusem.